Pracującym w naszej szkole wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Nauczyciela, z okazji Święta Edukacji, czyli z okazji Święta Nauki, więc wszystkich uczniów, nauczycieli i osób pracujących w szkołach. Wszyscy dzisiaj świętują, tak pięknie wyglądają i my też liczymy na piękne występy. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chcielibyśmy podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, administracji i kuchni naszej szkoły za ich wkład i rozwój naszej szkoły, za poświęcenie i wysiłek włożony w przekazywanie wiedzy, uczenie wrażliwości, kształtowanie uczuć i wyobraźni, a nade wszystko kształtowanie serc i umysłów młodego pokolenia. Dziękuję za oddanie dla uczniów, cierpliwość, wyrozumiałość i okazywane wsparcie naszym dzieciom oraz wysiłek włożony w kształtowanie ich charakterów, rozwijanie pasji i talentów, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów. Dziękuję za twórcze i kreatywne podejście do pracy, za wiele ciekawych pomysłów i inicjatyw, które wyróżniają naszą szkołę i stanowią o jej wyjątkowości. Życzymy Państwu, aby niełatwa misja nauczyciela, pedagoga, wychowawcy przyniosła jeszcze lepsze efekty oraz satysfakcję z pracy i dumę z wykonywania zawodu nauczyciela. Dziękujemy. Przy okazji dziękujemy także rodzicom za to, że nas bardzo wspierają w tym procesie wychowania i edukacji swoich dzieci, a naszych uczniów, czyli naszych dzieci. Dziękujemy. Pocie czoła, tańczy klasa szósta, tańczy cała szkoła. Trening czyni mistrza, tak to zwykle bywa. Ten, kto dużo ćwiczy, często też wygrywa. Trening czyni mistrza, tak to zwykle bywa. Ten, kto dużo ćwiczy, często też wygrywa. Zapraszamy Państwa na bajkę. Będzie to szczególna bajka, ponieważ będzie opowiadała historię naszej szkoły. Zapraszamy. Dawno, dawno temu w niewielkiej miejscowości Janoszczyzna, otulonej lasami, wśród pól i łąk, była sobie mała wiejska szkoła. Niewielka, w której wszyscy się znali i lubili. Z każdym dniem do szkoły uczęszczało coraz mniej dzieci. I z tego powodu smutni byli nauczyciele, smutny dyrektor. Wszyscy byli smutni, gdyż uczniowie są największym skarbem każdej szkoły. Szkoła była biedna. Jak matka kochała swoje dzieci, ale nie mogła dać im zbyt wiele.
szkole były ubogie. Brakowało wyposażenia, bez którego dzisiaj nie sposób wyobrazić sobie naukę. Nie było środków na płace, na bieżące potrzeby, na remonty, na zakup pomocy dydaktycznych. Dyrekcja, rodzice i uczniowie szukali pomocy wszędzie, ale to nie było największym problemem. Panie dyrektorze, proszę spojrzeć na te liczby. Niestety, szkołę trzeba zamknąć. Ale dlaczego? Czy nasze dzieci są gorsze od innych? Czy nie potrzebują wsparcia od gminy? Aby obniżyć koszty gminy, połączyliśmy klasy po dwie, a nawet po trzy w jeden oddział. Zrezygnowaliśmy z dowozów, pozyskujemy darmowy opał. Wszystkie remonty robimy we własnym zakresie. Przyjmujemy stary, niepotrzebny sprzęt od innych. Niestety, szkołę trzeba zamknąć. Nie stać nas na utrzymanie tak nierentownej placówki. Nie pozwolimy szkoły zamknąć. No to was oddamy. Dramatycznej sytuacji, gdy już wydawało się, że znikł od nadziei, w tunelu pojawiło się światełko. Kochani, nie bądźcie smutni! Nasze stowarzyszenie ratuje takie szkoły jak wasza. Chcę, abyście do nas dołączyli. My prowadzimy szkoły inaczej. Nasze szkoły to jedna wielka rodzina. Od tej pory w Janowszczyźnie, dosłownie i w przenośni, nastała wiosna. Czas rozwoju i rozkwitu. Coraz większa liczba dzieci spowodowała potrzebę rozbudowy budynku. Dzięki pomocy przedsiębiorców, rodziców, pracowników szkoły oraz władz stowarzyszenia udało się nakłonić gminę do inwestycji. To znaczy postanowiono dobudować parterowy budynek, dwie sale przedszkolne oraz łącznik ze stołówką. Powstał piękny projekt. Pozyskano część środków. Potrzeby jednak były dużo większe. Brakowało pieniędzy. Pani burmistrz, szanowni radni, już tyle dobrego razem zrobiliśmy. Proszę kolejny raz o pomoc. Mamy pozwolenie na rozbudowę, mamy prawie połowę środków. Szkoła rozwija się, nie wspieracie nas w zakresie wyposażenia, remontów. Dzięki naszej zaradności i samodzielności macie ogromne oszczędności. Już czas, aby to docenić. Zasługujemy na przychylność. Niestety, nasz budżet już został zagospodarowany na ten rok. Nie znajdziemy wolnych środków, żeby wam pomóc. To, co zabezpieczyliśmy wcześniej, to wszystko, co obecnie możemy wam dać. Pani burmistrz, musimy to zrobić. Mamy ponad setkę uczniów. Zagospodarowaliśmy pomieszczenie piwniczne, strych, mieszkanie nauczycielskie, ale nadal brakuje nam miejsca do pracy i nauki. Bardzo prosimy w imieniu naszych dzieci. Nie ma takiej drugiej szkoły. Pomóżcie nam, pomóżcie szkole. Nie jesteśmy gorsi. Nie jestem wam przeciwna. Jak znajdziecie wolne środki na inwestycjach, to wam damy. I wtedy stało się coś niezwykłego. Głos zabrał sekretarz gminy. Szanowni radni, mam pewien pomysł. Mamy 1 000 000 złotych przeznaczonych na ulicę Dąbrowskiego. Tam jeszcze nie mamy ani dokumentacji, ani wykupionych gruntów. Pieniądze są zamrożone. Proponuję przenieść je na Janowszczyznę. Rozpoczęła się budowa pięknego i tak potrzebnego szkole obiektu, ale dyrektor nie spał. Nurtowała go myśl, dlaczego tak wielki strych ma być nieużytkowany. Pani prezes, pani nam nigdy nie odmówiła pomocy w potrzebie. Mamy wolne miejsca na piętrze. Zróbmy tam świetlicę. Proszę o wsparcie. No cóż, przede wszystkim finansowe. Postaramy się jak zawsze zgromadzić przynajmniej część środków. Tyle, na ile nas stać. Trzeba też szybko zmienić projekt. Gmina nam już nie dołoży. Dobrze będzie, jak zgodzi się na przerwanie inwestycji i zmianę projektu. Doceniam waszą pracę, wasze starania i cieszę się, że to, co wspólnie robimy, jest dobre i przyjazne dzieciom. Świetlica terapeutyczna jest wam niezbędna. Macie zielone światło od zarządu. Udało się. Dzięki wsparciu gminy, determinacji dyrekcji, pracowników, rodziców, przedsiębiorców, przyjaciół szkoły, dzięki przychylności i wsparciu,
zarządu Stowarzyszenia Edukator powstał piękny obiekt. Dwie nowoczesne sale przedszkolne, duża wyposażona w nowoczesny sprzęt świetlica, wykorzystywana też jako sala szkoleniowa, konferencyjna, terapeutyczna, a także lekcyjna dla starszych klas. Kiedy boli palec czy główka i to nie jest szkolna wymówka, wtedy pani popatrzy czule i znikają wszystkie troski i bóle. Choć do dzieci ma wielką miłość, to najbardziej ćwiczy sobie cierpliwość.